Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czym am znasz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dzisiaj pokazuję Wam budowę wiaduktu na Marsa, tutaj w trakcie całego węzła na Marsa, dokładnie budowa estakady w Rembertowie. Trwa budowa drugiej estakady na skrzyżowaniu ulicy Marsa z Żołnierską. Nowa konstrukcja będzie obsługiwać ruch od strony ulicy Żołnierskiej w kierunku trasy Ciekierkowskiej i centrum miasta. Kierowcy pojadą nią już na początku przyszłego roku. Co warto podkreślić, w ostatnim czasie w tymże miejscu pojawił się nowy asfalt, który tutaj możecie zobaczyć. Latarnie się pojawiają, ekrany akustyczne są na ostatnim etapie, a co do jezdni na dole Marsa została oddana do użytku przynajmniej już w części. Na budowanej estakadzie ustawione zostały wszystkie krawężniki, zamontowane też są deski gryzymsowe, a na części płyty betonowe położona została izolacja. Obecnie trwa budowa kap chodnikowych i montaż ekranów akustycznych. Wkrótce rozpocznie się układanie nawierzchni, a w następnej kolejności montaż barier energochłonnych, balustrad i latarni. To, co właśnie teraz wam przeczytałem, to był stan mniej więcej na 28 września, czyli jak widzicie, trochę się już pozmieniało. Jezdnie mamy, chodniki po bokach już mamy, ekran akustyczny w dużej części, no i jezdnia faktycznie też się już pojawiła. Praca budowlana na estakadzie i wypoziomy terenu zakończą się w grudniu. Przewidywany termin dopuszczenia do ruchu nowo wybudowanego fragmentu drogi to styczeń przyszłego roku. Wcześniej, bo już w połowie października, co możemy zobaczyć, przywrócony został ruch na zamkniętym obecnie fragmencie jezdni ulicy Marsa pomiędzy Żołnierską i Chełmżyńską. Koszt realizacji inwestycji to około 57 milionów złotych. Projekt jest współfinansowany z funduszy oczywiście Unii Europejskiej na lata 2014-2020. To tak w skrócie najważniejsze informacje, które musicie wiedzieć, jeżeli chodzi o tą inwestycję. A teraz przyjrzyjmy się takim moim okiem mniej więcej, jak to wygląda. No, aktualnie ruch, tutaj jak widzicie, po jednym wiadukcie, który został oddany do użytku już trochę lat temu, odbywa się w dwóch kierunkach. W przyszłości, jak już będzie oddany do użytku nowy wiadukt, to oczywiście całkowicie ruch będzie odbywać się dwa pasy osobnym wiadukcie w każdym kierunku. Drogi dowodowe na dole mniej więcej nie zmieniły kształtu podczas tej budowy, natomiast układ drogowy już raczej na pewno. Zwróćcie uwagę, że pasy na dole i ogólnie układ tej pasów do skręcania we wszystkie strony, głównie na skrzyżowaniu, które tutaj jest na dole, całkowicie się zmieni i pomniejszy. Większy ruch będzie prowadzony na górze, całkowicie z bypassem, jeżeli chodzi o całe skrzyżowanie, a też ta będzie się kotłowała na dole. Ekrany akustyczne w tymże miejscu również zostały tak poustawione, aby faktycznie jak najmniej oddziaływały na środowisko i ogólnie przestrzeń tutaj w tymże miejscu. Oczywiście zawsze hałas wyleci, jeżeli to nie jest całkowicie zamknięty tunel akustyczny, co nie zmienia faktu, że i tak całkiem nieźle, że tak duża ulica w tymże miejscu się mieści przy zachowaniu w miarę małej szerokości, bo pamiętajcie, że tutaj mamy faktycznie dwa pasy na dole, dwa pasy na górze w każdym kierunku, czyli łącznie 4 pasy, łącznie 8 pasów w obydwu kierunkach, co nam daje naprawdę dosyć szeroką ulicę, tak ogólnie w przekroju. Oczywiście całość nie jest aż tak szeroka w każdym elemencie, jest jedno skrzyżowanie po drodze, właśnie tutaj jest tą ulicą Chełmżyńską, no i to tyle, jeżeli chodzi o takie faktyczne skrzyżowania, jeżeli chodzi o tą trasę. Nowy asfalt, jak widzicie, całkowicie czarna smoła, oczywiście czarny asfalt, trochę można popatrzeć w niego i tak pomyśleć, no gdzie ta dusza nasza tam znika. Szkoda, że jest aż taki bardzo czarny, nie jest taki bardziej właśnie betonowaty, wtedy dłużej się trzyma i jest w lepszym stanie przez dłuższy okres czasu, no ale niech im będzie. Tutaj też zwróćcie uwagę, że zjazd bezpośrednio z wiaduktu będzie dopiero w tymże miejscu, w formie jednego pasa, aby dało się zjechać na cały węzeł Marsa, który tam się dalej znajduje. No i tu oczywiście jest wiadukt nad przebudową też trasy LK7 w tymże miejscu, o której powiem trochę więcej w przyszłym miesiącu, może jakoś nawet na początku. Tutaj przelećmy sobie bezpośrednio. W tymże miejscu, jak widać, wiadukt trochę się rozszerza. Będą 3 pasy, z czego jeden pas właśnie bezpośrednio ze zjazdem w kierunku dalszej części węzła Marsa i centrum miasta. A w tymże miejscu mamy wjazd taki w miarę łagodny, jak i również cała tutaj część techniczna, barierki już tutaj zostały poustawione, miejsce na latarnię tutaj widzimy całkiem wyraźnie. No i ogólnie ta cała ścianka od tego wiaduktu w tymże miejscu jest już całkiem w jednym kawałku i stanie. Zdjęcia, które widzicie dzisiaj w filmie, są mniej więcej
tak myślę, jakoś sprzed tygodnia, bo tak jakoś to nagrywałem. Z tym, że nie wiem też w sumie, kiedy wy to oglądacie, bo wszystkie filmy, które teraz widzicie w tym tygodniu, są nagrywane na zapas wcześniej, więc nie mam wpływu właściwie na to, co się faktycznie mogło w tym czasie, mniej więcej czasie zmienić. Tutaj oczywiście cały układ drogowy się pozmieniał w ostatnim czasie, bo jak widzicie, na wprost ulica Madrasa została oddana do użytku, już nie ma tego wielkiego, dziwnego zigzaga, który był tutaj wcześniej pod wiaduktem. To już się zmieniło, no i ekrany akustyczne w tymże miejscu też również robią już swoje, wygląda to trochę bardziej jak powinno wyglądać, tak? Sam układ i sam design wiaduktów jednego i drugiego właściwie jest taki sam, ponieważ zostały zaprojektowane w tym samym czasie. Oczywiście nowy wiadukt różni się trochę od starego, ponieważ zmieniły się pozwolenia i wszelkiego rodzaju uwarunkowania techniczne i bezpieczeństwa, więc trochę tam zmian możemy zaobserwować, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Jednakże o większość wygląda mniej więcej podobnie. Tutaj też zwróćcie uwagę, że na samym dole mamy tylko dwa pasy drogowe. I przy jednym jest teraz niesamowity korek. Ciekawe, jak to będzie wyglądać faktycznie, jak zostanie to już wszystko do użytku na górze. No ja niestety obawiam się, że tutaj korki nie znikną, że cały czas, dopóki tutaj będą tylko dwa pasy, będzie to wyglądać. Oczywiście wiem doskonale, że rzadko to tak wygląda, że jeżeli się zwiększy liczbę pasów na danej ulicy, to nie ma korków, ale i tak według mnie tutaj powinno być trochę tego więcej, bo tutaj dosyć duży jest natłok ruchu cały czas, dopóki nie będzie wschodniej obwodnicy Warszawy, która jest cały czas wstrzymywana i jakby cały czas nie do końca rozumiem, czemu tak ważna inwestycja w ogóle nie istnieje właściwie na mapie Warszawy, a właściwie dookoła Warszawy, ale już się z tym pogodziłem i zamierzam coś więcej o tym opowiedzieć w kolejnym miesiącu, czyli w listopadzie. Pokażę wam mniej więcej planowany przelot od węzła właśnie zakręt do węzła matki. Co nie zmienia faktu, że tak mniej więcej wygląda cały wiadukt, który możecie tutaj zaobserwować, również z wieżowcami Warszawy. Całkiem długi to jest obiekt, tak? Nie ukrywajmy. Sam wiadukt drugi, który tutaj powstaje nie bez powodu później. Nie chodzi o to, żeby był długi, nie chodzi o to, żeby nie było pieniędzy, tylko chodzi o to, iż po prostu jeden słup, jedna podpora znajduje się bezpośrednio, znaczy znajdowała się, na działce, która była wpisana do rejestru zabytków. To się zmieniło na przestrzeni lat, kiedy była walka o to, aby wybudować drugi wiadukt. Udało im się to zrobić, wypisać fragment działki z rejestru zabytków, dzięki czemu nowy wiadukt, który tutaj trochę odkotukuje ten fragment ulicy, powstał. Jestem ciekawy waszych opinii, zawsze staram się przynajmniej czytać wszystkie wasze komentarze, chyba że napiszecie ich 200 pod jednym filmem, to wtedy trochę to jest trudniejsze. I jak jest polityka, to wtedy się wyłączam i w ogóle nic nie czytam. Natomiast jestem bardzo ciekawy waszych opinii, co sądzicie o tej inwestycji. Czy według was jakkolwiek to pomoże w tymże miejscu, będą mniejsze korki, czy to nie rozwiąże problemu w tymże miejscu i cały czas wschodnia obwodnica Warszawy jest tutaj najważniejszą rzeczą, jaka powstanie. Również z obwodnicami typu na przykład Praga, obwodnica Pragi czy Gosławy, która też jakby całkowicie nie istnieje. Już nie mówiąc o takiej ulicy, która nie powstanie, tylko będzie jako to droga rowerowa i po części ciąg z tramwajami, czyli oczywiście mówię o trasy tysiąclecia, która trochę pozmieniała swój krajobraz. Tak mniej więcej wygląda nowy wiadukt Madsa. Jeżeli taki film wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i tak jak ten film powiedziałem przed chwilą, jest nagrywany trochę wcześniej, to wszyscy wspierający z poziomu WJK Wizo mają te filmy właśnie przedpremierowo, już bezpośrednio właściwie od poniedziałku mogą oglądać te wszystkie filmy, więc zapraszam bardzo serdecznie do wspierania, obok przycisku subskrybuj jest taka magiczna opcja, bardzo dziękuję wszystkim 16 wspierającym, którzy się pojawiają na koniec w ekranach końcowych i możecie wszystkich zobaczyć. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!